To jako chrześcijanie codziennie niemal dostrzegamy, że świat wokół nas wchodzi w takie mniejsze bądź większe konflikty z wartościami, jakie wyznajemy. No i w zależności od tego, na ile takich konfliktów natrafiamy i jak istotnych kwestii one dotyczą, no to tym bardziej lub mniej czujemy się, jakbyśmy nie byli u siebie. Jakbyśmy mieszkali gdzieś, gdzie nie pasujemy. No i chociaż z jednej strony jestem tu, gdzie stworzył mnie Bóg, na ziemi, żyję takim życiem, do jakiego zostałem powołany, do jakiego zostałem przeznaczony. No jem jedzenie, śpię, pracuję, spędzam czas z Bogiem, troszczę się o stworzenie. No ogólnie staram się robić te rzeczy, które Pan Bóg powiedział ludziom, żeby robili w Edenie. Jednak jednocześnie świat, w którym żyję, wydaje się być światem, dla którego nie ja zostałem stworzony. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy, na który chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę, jest to, że ludzie wokół mnie, często przy mojej pomocy, tworzą różnego rodzaju struktury i systemy polityczne, które z czasem obracają się przeciwko nam, które znacząco wykraczają poza ich prawa i które tworzą bałwochwalcze zasady sprzeczne z Bożymi i, co najważniejsze, które wymagają ode mnie i innych ludzi posłuszeństwa tym zasadom. I Biblia daje nam odpowiedź, dlaczego tak jest i żeby nam to wyjaśnić, używa obrazu z historii Izraela, z tego momentu, w którym Izrael znalazł się w takim samym położeniu. Z momentu, w którym został zabrany z własnej ziemi, z własnego domu i znalazł się w nowym świecie, w nowej kulturze, która systematycznie tworząc nowe, bałwochwalcze zasady sprzeczne z Bożymi, wymagała od Izraelitów posłuszeństwa tym zasadom. Wymagała bałwochwalczego posłuszeństwa względem Królestwa Babilonu, w którym znalazł się Izrael. I w tej sytuacji Izraelici postanowili zareagować na dwa sposoby. Część z nich poddała się tej kulturze i postanowiła zaadaptować jej zasady i styl życia, stając się w wyniku tego elementem bałwochwalczego systemu. Inni z kolei postanowili sprzeciwić się Babilonowi, czy to poprzez aktywny bunt i opór, czy to poprzez wycofanie się i odcięcie od wszystkiego, co związane z Babilonem. I mogłoby się nam wydawać, że to są jedyne dwie dostępne postawy. Mało tego, pewnie ta druga, postawa ucieczki od świata, postawa ucieczki od Babilonu, wydaje się nam, jako chrześcijanom ewangelicznym, bliższa. Ale jak się być może szokująco okazuje, żadna z nich nie jest właściwa. Pytanie więc, jaka jest? I Bóg odpowiedział na to pytanie już dawno, dawno temu i zrobił to przez proroka Jeremiasza, wtedy, gdy pierwsi wygnańcy dopiero co docierali do Babilonu, idąc z Jerozolimy. I prorok Jeremiasz żył przed i w trakcie tych wydarzeń. Napominał i przestrzegał Izraelitów przed nadchodzącym atakiem wrogiego imperium i widział, jak nieskora do opamiętania się Jerozolima została zniszczona, a jej mieszkańcy zostali zabrani w niewolę. Jednak pomimo, że sam mieszkał w Jerozolimie, prorok Jeremiasz znalazł się w tej grupie ludzi, która nie została wzięta do Babilonu. I Bóg polecił mu napisać do tych zabranych list. I ten list znajdziemy w 29 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza. Zachęcam, żebyśmy otworzyli. Ja tymczasem przeczytam pierwszy werset. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. I co spodziewalibyśmy się przeczytać w tym liście? Jakiego postępowania, naszym zdaniem, oczekuje Bóg od wiernego mu Izraelity, który będzie żył teraz pod władzą bałwochwalczego, zbuntowanego przeciwko Bogu systemu, który zniszczył jego kraj, który zniszczył świątynię jego Boga i który próbuje tego Izraelitę przymusić do posłuszeństwa Babilonowi zamiast Bogu? No pewnie spodziewalibyśmy się czegoś w stylu: hej, wygnańcy, pamiętajcie, żeby mieć jak najmniej wspólnego z Babilonem. Bądźcie ulegli Babilonowi w tak małym stopniu, jak to jest tylko możliwe, żeby odciąć się od niego na ile się da. Z drugiej strony nie przesadzajcie, żeby Babilończycy was nie pozabijali. Ale gdy tylko nadarzy się jakaś okazja, i tu zależnie od preferencji, albo chwytajcie za broń, albo uciekajcie. Ale nie tak brzmi list. Bo jak brzmi? Czytam od 4 wersetu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało.
A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. I ten bardzo znany fragment, który często powtarzamy, a o którym zapominamy, że pada w kontekście końca wygnania, 10 werset. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jaki z tego wniosek? No przede wszystkim taki, że wygnanie nie jest wiecznym stanem. Że nie zawsze Boży lud będzie znajdował się pod wpływem systemu Babilonu. Jednak czekając na ten obiecany przez Boga dzień wybawienia z Babilonu, nie masz stać w miejscu i bezczynnie czekać. Nie masz organizować buntu czy próby ucieczki, masz budować domy, sadzić ogrody, zakładać rodziny. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które wymienia Jeremiasz, one zajmują czas. Je wszystkie robi się z myślą o pozostaniu w tym miejscu, w którym się je robi. No myślę, że nikt z nas nie planowałby budowania domu z myślą o wyjeździe, a kiedy zakładamy ogród, no to jego owoc spożywamy dopiero za jakiś czas. Innymi słowy, Babilon ma stać się twoim, chociaż nie ostatecznym, domem. Ale Jeremiasz mówi nam tutaj coś jeszcze istotniejszego. Nie masz w tym Babilonie jedynie przemieszkiwać na uboczu. Masz aktywnie troszczyć się o pomyślność Babilonu i modlić się do Pana za niego, bo od jego pomyślności, czytaliśmy, zależy twoja pomyślność. I to jest szokujące. Babilon to przecież opresyjny, bałwochwalczy, przeciwny Bogu system, który wymaga ode mnie, żebym podporządkował się mu i zaakceptował jego definicję dobra i zła. Jak mam się przeciwko temu nie buntować? Jak mam troszczyć się o pomyślność czegoś tak niedobrego? Przecież jeśli nie będę przed tym systemem uciekał, jeśli się od niego nie odetnę, to szybko stanę się jego częścią. Rozumiem jeszcze, gdybym miał modlić się o zniszczenie tego systemu albo o jego upadek, ale teraz mam modlić się o jego pomyślność i mało tego, mam aktywnie dokładać się do jego dobrobytu? Jak niby miałbym to robić? Jak miałoby wyglądać życie w Babilonie prowadzone w taki sposób, jak widział to prorok Jeremiasz? No i Bóg ponownie nie zwleka z odpowiedzią i Stary Testament daje nam całą księgę, która stara się odpowiedzieć na to pytanie. Księgę Daniela. I Daniel jest Izraelitą, który należał do królewskiej rodziny w Jerozolimie. I po wzięciu Izraela na wygnanie, kiedy Imperium Babilońskie podbijało jakieś kraje, to miało taką politykę, że ludzi z tych krajów relokowało na swoje tereny, to kiedy przeniesiono Daniela wraz z trójką przyjaciół, ponieważ byli wykształceni, ponieważ pochodzili z znamienitego rodu, zostali oni przyłączeni do pracy w babilońskim aparacie państwowym. I już może pojawić się nam myśl, czyli współpracują z wrogiem. No w takim razie to kompromis. Chyba że wykorzystają oni swoją wysoką pozycję, by zdobyć zaufanie króla Babilonu i zniszczą jego królestwo od środka. Wielu Izraelitów widziało tylko te dwie drogi. Ale Daniel z przyjaciółmi nie robią żadnej z tych rzeczy. Zamiast tego decydują się iść za radą proroka Jeremiasza i podążać tą trzecią drogą. Co więc robią? Służą królowi Babilonu. Przyjmują babilońskie imiona. Wiecie, wszyscy oni mieli imiona w jakiś sposób nawiązujące do Boga Jahwe. Teraz te imiona zostały im zamienione na pogańskie imiona i Daniel z przyjaciółmi zaakceptowali je. Czytamy, że zaczęli ubierać się jak Babilończycy. I co najistotniejsze, zaczęli pracować. Mało tego, że pracować, zaczęli wręcz robić zawrotną karierę w strukturach rządowych Babilonu. Czy rozumiemy, co to oznacza? To znaczy, że zgodzili się poświęcać godziny swojej pracy, by przykładać rękę do wielkiej machiny, która zniszczyła ich własne ziemie, która niszczyła kolejne i która korzystała z ich pracy, żeby budować niesprawiedliwe i bałwochwalcze królestwo. Żeby robić rzeczy, z którymi Daniel i jego przyjaciele kategorycznie się nie zgadzali. Ale. I to ale jest tutaj bardzo ważne. Ale Księga Daniela koncentruje się na szeregu wydarzeń, w których tożsamość Daniela i jego przyjaciół, tożsamość ludzi będących w przymierzu z Bogiem Jahwe, wchodzi w konflikt z ich lojalnością względem Babilonu. I jasno kierują się oni zasadą, że będą lojalni względem Babilonu, będą dążyć do jego pomyślności, będą się o Babilon modlić i będą dokładać się do jego dobrobytu, ale są świadomi i spodziewają się, że nadejdą momenty, w których będą musieli powiedzieć nie
ponieważ postanowili nigdy nie przekroczyć pewnych granic. I tak w pierwszym rozdziale mamy historię o tym, jak postanawiają nie jeść tego, co jedzą inni urzędnicy babilońscy, ponieważ jako Izraelici chcą zachować swoją koszerną dietę. I nie podoba się to ich nadzorcy, ale mimo wszystko daje im szansę. I szybko okazuje się, że Bóg im błogosławi i pomimo z pozoru gorszej diety, ich zdrowie nie tylko ma się doskonale, ale wręcz są znacznie zdrowsi od innych urzędników Babilonu. No więc wychodzą z tej sytuacji cało. Jednak w trzecim rozdziale sytuacja zaczyna robić się poważna, ponieważ król Babilonu decyduje się postawić posąg wychwalający jego samego i jego imperium i każdy obywatel Babilonu jest zmuszony oddawać temu posągowi cześć jako Bogu. I tutaj ponownie, tym razem przyjaciele Daniela odmawiają całkowitego podporządkowania się Babilonowi. Nawet pomimo tego, że są przecież lojalnymi obywatelami Babilonu, że są urzędnikami pracującymi dla tego imperium, nie będą oddawać mu boskiej czci, nawet jeśli zapłacą za to najwyższą cenę. Za nieuszanowanie rozkazu zostają skazani na śmierć poprzez wyrzucenie do ognistego pieca. Dla Daniela natomiast taki moment kulminacyjny nadchodzi w szóstym rozdziale, gdzie jego przeciwnicy polityczni chcą usunąć sobie Daniela z drogi. Jednak ci jego przeciwnicy doskonale wiedzą, że Daniel jest lojalny wobec Babilonu i Babilon nie może Danielowi niczego zarzucić, poza jednym. Że Daniel ostatecznie służy bardziej swojemu Bogu niż ludziom. I jeśli by tak postawić go w sytuacji, kiedy on nie będzie mógł pogodzić tych dwóch lojalności, gdzie będzie musiał wybrać albo Bóg, albo Babilon, to ci jego przeciwnicy doskonale wiedzą, że Daniel wybierze Boga. I podstępem doprowadzają do takiej sytuacji. Przekonują króla, żeby bezmyślnie wydał dekret, że przez najbliższy czas nikt nie może się modlić do kogokolwiek innego, jak tylko do króla Babilonu. I Daniel, który jest wzorowym obywatelem, pod każdym względem uległym Babilonowi, tego jednego dekretu nie uszanuje. I faktycznie zostaje przyłapany podczas modlitwy. Co bardzo ciekawe, król ze wszystkich sił próbuje nie ukarać Daniela śmiercią. Jest tak dlatego, ponieważ nie widzi w nim żadnego politycznego zagrożenia. Doskonale wie, że Daniel nie tylko jest uległy Babilonowi i nie dąży do jego obalenia, a wręcz pracuje na jego korzyść i troszczy się o jego dobrobyt. Niemniej jednak dekret to dekret i król ze smutkiem musi skazać Daniela na śmierć i wyrzuca go do jamy pełnej krwiożerczych bestii czyhających na jego życie. Więc w tych sytuacjach, zarówno w przypadku Daniela, jak i jego przyjaciół, w tej ich uległości względem Babilonu pojawia się sprzeciw. Ale jak ten sprzeciw wygląda? Ponieważ ten sprzeciw nie polega na jakiejkolwiek formie agresji czy ucieczki albo odcięcia się od Babilonu. Ich sprzeciw polega na złożeniu świadectwa. Jest powiedzeniem królowi Babilonu: słuchaj, to nie tak, że idziemy w zaparte, że próbujemy ci się sprzeciwić we wszystkim, w czym tylko damy radę. My po prostu nie czcimy nikogo innego, jak tylko Boga Jahwe. I dobrze wiesz, królu, że nie planujemy obalić twojej władzy, ale postawiłeś nas na linii, której nie przekroczymy. Więc Daniel z przyjaciółmi postanawiają iść tą drogą Jeremiasza, drogą łączącą uległość ze sprzeciwem. Że dobrze, będziemy ubierać się tak jak wy. W porządku, zmienimy nasze imiona na babilońskie. Będziemy żyć tak jak wy. Jest to dla nas w porządku. To, jak mam na imię, nie ma aż tak dużego znaczenia. I Daniel rozumie, że nie każda jedna rzecz jest ostateczną walką o nasze wartości. Że nie o każdą jedną rzecz w naszym życiu, nawet jeśli z pozoru wydaje się nam dość istotna, należy walczyć na śmierć i życie. Czy my to rozumiemy? Czy może tak, jak niektórzy Izraelici, próbujemy na każdy możliwy sposób, jaki tylko przyjdzie nam do głowy, odciąć się od Babilonu? Jednak jednocześnie przychodzą te momenty, gdzie Boży ludzie muszą umieć mądrze wybrać sprzeciw. Tak jak w trzecim i szóstym rozdziale Księgi Daniela, gdzie odmówili oni ostatecznego podporządkowania się Babilonowi, że chociaż są ulegli wobec tego imperium, to nie będą oddawać mu czci należnej tylko i wyłącznie Bogu. I pomimo bycia lojalnymi obywatelami, zostają za ten sprzeciw skazani na karę śmierci. Jednak jeśli znamy Księgę Daniela, to wiemy, że Bóg ratuje całą tą czwórkę i wywyższa ich za ich wierność. I znowu ciekawa rzecz, ponieważ to wywyższenie nie polega na wyratowaniu ich z Babilonu, ale na podniesieniu ich pozycji w babilońskim aparacie państwowym. Więc służą oni Babilonowi, troszczą się o jego pomyślność,
ale ich lojalność jest cały czas skierowana ku Bogu Jahwe. To jest dokładnie to, co miał na myśli Jeremiasz. Życie na wygnaniu jest połączeniem uległości i sprzeciwu względem Babilonu. Ale chociaż Bóg jeszcze bardziej wywyższył Daniela w Babilonie, wcale nie sprawiło to, że Daniel poczuł się tam tak dobrze, że zapomniał o tym, że to nie jest jego prawdziwy dom i że na ten prawdziwy dom to musi on jeszcze poczekać. I Daniel wierzył, że Bóg ześle władcę, który w końcu pokona Babilon i który stworzy prawdziwe królestwo pokoju. I na początku Daniel spodziewał się, że stanie się to jeszcze za jego życia, ale później miał sen, w którym dostrzegł, że po Babilonie nastanie kolejne opresyjne imperium, a po nim kolejne i kolejne. I Daniel zrozumiał, że nie dożyje czasów przyjścia tego władcy. I faktycznie minął pewien czas i Imperium Babilońskie upadło, a Izrael mógł powrócić do ziemi obiecanej. Jednak nie stali się wolnymi ludźmi. Po prostu znaleźli się pod władzą kolejnego uciskającego ich imperium, pod władzą następców Babilonu, których zapowiadał Daniel. I z tego powodu wielu Izraelitów, już żyjąc we własnym kraju, zachowało to nastawienie życia na wygnaniu. Nadal postępowali tak, jak robili to w Babilonie i oczekiwali, aż ich prawdziwy dom, Królestwo Boże, w końcu do nich przyjdzie. I kontynuowali to połączenie uległości i sprzeciwu wobec wszystkich kolejnych wersji Babilonu, które przychodziły jedna po drugiej. I trwało to tak rok za rokiem, przez lata, aż do czasów, jakie opisują nam Ewangelie. I w pewnym momencie przychodzi Jezus. I w czasach Jezusa Żydzi nie znajdują się już pod okupacją Imperium Babilońskiego. Teraz są uciskani i okupowani przez Cesarstwo Rzymskie. I król tego imperium, Cezar, uważa się za Boga i wymaga, że jeśli chcesz być lojalny wobec nowego Babilonu, chcesz być lojalnym obywatelem Rzymu, musisz być lojalny Cezarowi. Człowiekowi, który twierdzi, że jest Bogiem. I ponownie, ta sama sytuacja. Część Izraelitów postanowiła ulec Rzymowi i zaadaptować jego zasady i styl życia. Pozostali natomiast wybrali bunt i sprzeciw lub odcięcie się od Rzymu. Tak samo jak za czasów proroka Jeremiasza, wielu Izraelitów widziało tylko te dwie opcje, te dwie drogi. Ale Jezus nie idzie żadną z nich. Jezus wyznaje trzecią drogę. To samo połączenie lojalności i sprzeciwu, które widzieliśmy u Jeremiasza, które widzieliśmy u Daniela. I przede wszystkim, tak jak Jeremiasz, Jezus sprzeciwia się jakimkolwiek próbom pokonania nowego Babilonu, Cesarstwa Rzymskiego, przy użyciu przemocy. Co więcej, wzywa swoich naśladowców do radykalnej hojności, miłości i troski. I to nie tylko o ludzi, którzy są twoimi przyjaciółmi, ale także o twoich nieprzyjaciół, w tym o rzymskich okupantów. Wzywa do troski o nowy Babilon. I w jaki sposób to się dzieje? Ludzie słuchają Jezusa i zaczynają mówić, że to on, a nie Cezar, jest prawdziwym królem. A pomimo tego, co znowu jest zaskakujące, Rzym nie widzi w Jezusie żadnego zagrożenia politycznego. I jest tak dlatego, że Jezus nie zachowuje się jak żaden król, z którym wcześniej mieli do czynienia. Jezus nie ma armii, nie ma najemników, nie ma pałacu. Jezus widzi samego siebie jako króla przynoszącego nowy rodzaj królestwa. Nowy rodzaj domu z zupełnie innymi zasadami i z zupełnie innym stylem życia. I swoją działalność rozpoczyna w Galilei, na północy Izraela, skąd pochodzi. I Galileą, wiemy, rządzi Herod, który tak naprawdę jest marionetką w rękach Cezara. Ale zarówno Cezar, jak i Herod uważają samych siebie za królów. Natomiast Jezus chodzi po całej Galilei, po ich terenie, z miejsca na miejsce i ogłasza, że przybyło inne królestwo. Królestwo Boże. Po czym udaje się do Jerozolimy i ewangeliści opisują nam tą znaną scenę, gdy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, zachowując się i będąc witany jak król. I wszyscy, którzy za nim idą, są przekonani, że zaraz obejmie władzę i wzbudzi powstanie przeciwko Rzymowi, ale nic takiego się nie dzieje. Więc ludzie postanawiają sami zacząć działać i zmusić Jezusa do opowiedzenia się po którejś z tych dwóch stron, które oni widzą jako jedyne dwie możliwości. Albo po stronie kompromisu z Rzymem, albo po stronie jakiejś formy buntu. I postanawiają zrobić to, przynosząc Jezusowi monetę i zadając pytanie, czy powinniśmy płacić podatek Cezarowi, czy nie? I to ma postawić Jezusa pod ścianą, ponieważ albo okaże się człowiekiem kompromisu, uległym Cezarowi, albo okaże się buntownikiem, co być może w końcu wywoła jakieś rozruchy i może doprowadzi do powstania. Ale Jezus nie idzie żadną z tych dróg.
Pokażcie mi monetę, mówi. Czyj obraz nosi i czyj napis? No Cezara, odpowiadają zaskoczeni. I słowa Jezusa, niczym rodem z Księgi Przysłów, są bardzo dosadne. Parafrazując, Jezus odpowiada: oddajcie Cezarowi to, co nosi obraz Cezara, a Bogu to, co nosi obraz Boga. I nikt nie wie, co ma mu odpowiedzieć. Ale stanowisko Jezusa jest tutaj wyjątkowo jasne. To słowo obraz, ono nie pada tutaj przypadkowo. Obraz Cezara noszą jego monety, no to wiemy. A co nosi obraz Boga? I rozmówcy Jezusa wiedzą, o co mu chodzi. Oni znają swoją Biblię, albo ją czytali, albo słyszeli w synagodze, co jest napisane w rodzaju 1 i rodzaju 2. Więc Jezus mówi, macie oddać obraz Cezara Cezarowi. Cały ten system ekonomiczny, całe te pieniądze, całą tą uległość wobec jego władzy, całe te podatki, których od was żąda, ale Bogu oddajcie to, co należy do Niego. Całych siebie, ponieważ cały jesteś obrazem Boga. I Jezus doskonale zdaje sobie sprawę, na co pójdą te pieniądze. Że Rzym będzie za nie budował niesprawiedliwe i bałwochwalcze królestwo. Że będzie robił za te pieniądze rzeczy, z którymi Jezus kategorycznie się nie zgadza. Mimo to mówi, oddajcie Cezarowi to, co do niego należy. Bądźcie mu ulegli tak, jak powiedział wam o tym Jeremiasz. Jezus robi tu dokładnie to, co zrobił Daniel. Oddaje Cezarowi uległość. Okej, ubiorę się jak Babilończyk. Będę nosił babilońskie imię. Będę używał waszych monet i będę płacił wasze podatki, ale żebyście nie pomyśleli, że moje zasady i styl życia będzie wyznaczać wasz system. Tego wam nie podporządkuję, bo to należy do Boga, którego jestem obrazem. I ten paradoks Jezusa, będącego uległym Babilonowi, a jednocześnie wiernym Bogu, możemy obserwować aż do momentu jego skazania na śmierć. Ponieważ za co Jezus zostaje oskarżony? Staje przed Piłatem i Piłat pyta go, czy ty jesteś królem? I Jezus mówi, no tak, jestem. I Piłat nie może pojąć, co się dzieje. Gdzie w takim razie są twoi rycerze? Gdzie są twoi ochroniarze? W jaki sposób zamierzasz odebrać mi władzę? I co odpowiada Jezus? Nie przychodzę z mieczami. Nikt nie będzie się o mnie bił. Nie przyszedłem, żeby odebrać ci władzę, ponieważ została ci dana z góry. Więc Piłat mówi, okej, ten człowiek jest niewinny. Nie widzi w Jezusie politycznego zagrożenia, tak samo jak nie widział go w Danielu król Babilonu. Ten sam paradoks, jaki Daniel przedstawił Babilonowi, Jezus przedstawia żydowskim przywódcom Jerozolimy, którym powiedział w dość mocnych słowach, że to oni stali się teraz Babilonem. Bo kiedy najwyższy kapłan pyta Jezusa, powiedz nam w końcu, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga, w Mateusza, w 26 rozdziale, co Jezus odpowiada? Tak, jestem Nim, ale mówię wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach nieba. I Jezus cytuje tutaj obraz z Księgi Daniela, z 7 rozdziału. I ten obraz przedstawia Boży lud, deptany przez bestie Babilonu, przez królestwa tego świata, który to lud zostaje ostatecznie wyratowany przez Boga. I Jezus stawia samego siebie w miejsce tego Syna Człowieczego, w miejsce ludu Bożego, co automatycznie oznacza, że bestią Babilonu, próbującą go podeptać, jest teraz najwyższy kapłan w Jerozolimie. Jezus chce powiedzieć, że Jerozolima, święte miasto, zamiast być wolne, znalazło się na wygnaniu. Mało tego, teraz to ono stało się Babilonem i Jezus okazuje się być władcą zapowiedzianym przez Daniela, który odda swoje życie, składając świadectwo o Królestwie Bożym przed tym nowym Babilonem. Jezus nie podporządkuje się Babilonowi tak, jak zrobili to przywódcy Izraela. Tutaj jest miejsce sprzeciwu. Jeśli chcecie mnie za to zabić, mówi Jezus, zróbcie to. I pozwala im na to. Odmawia oddania pokłonu władcy tego świata, władcy Babilonu i kosztuje go to jego życie. Ale Bóg, podobnie jak wyratował Daniela z paszczy krwiożerczych bestii w Babilonie, tak samo ratuje Jezusa spod nóg bestii nowego Babilonu. Spod nóg zepsutych przywódców Izraela i Rzymu. I tak jak wywyższył Daniela jako drugiego najważniejszego człowieka w Babilonie, tak teraz wywyższa Jezusa jako prawdziwego króla i pana wszystkich narodów, jako władcę, którego oczekiwał Daniel. I Jezus obiecał, że pewnego dnia to jego królestwo, które przyniósł, że ono zdominuje cały świat. Jednak do czasu, dopóki to się nie stanie, jego uczniowie, chrześcijanie, żyją na wygnaniu. Ponieważ tak samo jak kiedyś Izraelici, tak samo i my wciąż czekamy na przyjście naszego prawdziwego domu.
My również żyjemy w bałwochwalczych systemach Babilonu, które domagają się od nas posłuszeństwa. Jesteśmy wezwani, żeby, tak jak Jezus, unikać podążania którąś z tych dwóch błędnych dróg. Czy to drogą przyjęcia systemu wartości Babilonu, czy to drogą buntowania się przeciw niemu, bądź odcinania się od niego. Te dwie drogi są błędne. Jezus nakazał nam żyć dokładnie tym samym połączeniem uległości i sprzeciwu Babilonu wobec Babilonu, którym żył on sam. Nakazał, abyśmy kochali i nawet błogosławili swoich przeciwników i prześladowców. Innymi słowy, żebyśmy troszczyli się o pomyślność Babilonu. Jednocześnie sam został aresztowany za sprzeciw wobec zepsutych przywódców Izraela i Rzymu i do tej drogi, drogi uległości i sprzeciwu, powołuje także nas. I to dlatego apostoł Piotr nazywa naśladowców Jezusa, chrześcijan, przybyszami i wygnańcami. Nakazuje nam ulegać władzy każdego kraju i miasta, w jakim przyjdzie nam żyć, a także kochać i szanować wszystkich ludzi. Ale po tym przypomina nam, że gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, w jakimkolwiek kraju, który wydawałby się nam chrześcijański, to świat taki, jaki jest teraz, zdominowany przez bałwochwalcze systemy Babilonu, nie jest naszym prawdziwym domem. Że wciąż żyjemy w Babilonie. I ktoś mógłby powiedzieć, ale jak to w Babilonie? Przecież Babilon od dawna nie istnieje. Czy na pewno? W Biblii Babilon stał się symbolem na opisanie każdej ludzkiej instytucji i systemu, który domaga się podporządkowania jego bałwochwalczym definicjom dobra i zła. Więc wszyscy żyjemy i pracujemy w Babilonie. Jak więc mam się troszczyć o dobrobyt Babilonu, skoro moja przynależność jest u kogoś znacznie, znacznie większego od Babilonu? No i odpowiedź powinna być już do tej pory dla nas jasna. Żyjąc tym samym połączeniem uległości i sprzeciwu, tak jak Jeremiasz, Daniel i jego przyjaciele, Jezus czy pierwsi chrześcijanie. Będziemy lojalni wobec Babilonu, będziemy dokładać się do jego dobrobytu, będziemy się o niego modlić i troszczyć się o jego pomyślność, ale pojawią się momenty, gdzie nasza tożsamość, tożsamość ludzi będących w przymierzu z Bogiem, wejdzie w konflikt z naszą lojalnością względem Babilonu. I życie w taki sposób wymaga bardzo, bardzo dużo mądrości. I żeby nauczyć nas tej mądrości, Biblia nie daje nam listy gotowych odpowiedzi na każdą trudną sytuację, jaką spotkamy w życiu, żebyśmy mogli ją sobie złożyć w kostkę, schować do kieszeni i nosić jak taką ściągę. Biblia daje nam historię. Daje nam opowieść, która ma nam pomóc nakreślić takie ramy, w których mamy funkcjonować. Ma nauczyć nas pewnych wzorców, pewnych zasad, pewnej hierarchii, które będą pomocne, gdy będziemy napotykać nowe, złożone problemy moralne. Tylko że z tym związany jest jeden problem. Taka forma sprawia, że jeśli natrafiając na jakiś dylemat w naszym życiu, dopiero wtedy, gdy się z nim spotkamy, postanowimy sięgnąć do Słowa Bożego, to prawdopodobnie nie znajdziemy tam odpowiedzi. Jest tak dlatego, że to, czego potrzebujemy się nauczyć, to nie szablon gotowych odpowiedzi na każde trudne pytanie, jakie może się pojawić, ale to, czego potrzebujemy się nauczyć, to mądrość. I tego typu uczenie się mądrości, szczególnie w tak trudnym obszarze, wymaga czasu. Wymaga lektury pisma, refleksji, wymaga modlitwy. W ten sposób zdobywa się mądrość. I żeby jednak w ogóle dostrzec potrzebę sięgnięcia po tą mądrość, po tą potrzebę uczenia się, musimy naprawdę zdać sobie sprawę, że my żyjemy w Babilonie. I mówię o tym dlatego, że niby to wiemy, a czasem jednak nie do końca to dostrzegamy. Po części jest tak dlatego, że kraje tej naszej cywilizacji zachodniej, kraje, w których mieszkamy, nasz kraj, Polska, mają na sobie taką zewnętrzną, powierzchowną warstwę powszechnej religijności, która jest schrystianizowana. Przez co jak patrzymy na te kraje, no to one mogą się nam wydać z zasady dość chrześcijańskie. Albo na przykład Stany Zjednoczone. Często patrzymy na nie i widząc, że zostały zbudowane na biblijnych zasadach, widząc, ilu mieszka tam ewangelicznie wierzących chrześcijan, możemy zacząć myśleć, że no, kto jak kto, ale oni to na pewno nie są Babilonem. Albo dzisiejsze państwo Izrael, na które też często patrzymy i uznajemy je za dobre, no bo przecież to państwo żydowskie, a Żydzi to naród wybrany. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy, jak moralnie zepsuty jest ten kraj. Że potrzebuje on Królestwa Chrystusa tak samo jak każdy inny kraj. I patrząc na Królestwo Izraela, na ten kraj Izraela, często nie dostrzegamy w nim Babilonu.
ale musimy popatrzeć na Jezusa i zdać sobie sprawę, że jeśli ktokolwiek, jeśli którykolwiek kraj w historii był najbliżej niebycia Babilonem, no to na pewno Izrael w czasach Jezusa. Przecież Jezus mieszkał w Izraelu za czasów drugiej świątyni, tej odbudowanej przez część wygnańców wracających z Babilonu. I w tej świątyni sprawowany był prawowity kult, zgodnie z zasadami Starego Testamentu. U władzy znajdowali się ludzie kierujący się Pismem i głęboko wierzący w Boga, nawet jeśli nie podzielamy wszystkich ich poglądów. A mimo to Jezus wciąż używał języka sugerującego, że najwyższy kapłan w Jerozolimie de facto stał się Nabuchodonozorem, królem Babilonu. Więc jeśli Izrael w czasach Jezusa był Babilonem, to o ile bardziej są nim współczesne państwa, nawet te, które wydają nam się niemal biblijne. Jezus chce, żebyśmy jako Jego uczniowie posiadali taki zmysł dostrzegania tego, kiedy królestwa tego świata, nawet mające na sztandarach Biblię, nawet mające na sztandarach imię Chrystusa czy chrześcijańskie wartości, przekraczają wyznaczone przez Boga granice. Jezus chce, żebyśmy mieli taką postawę daleko idącej nieufności wobec wszystkich systemów politycznych. Niezależnie od tego, jak biblijne by się nam nie wydawały, jak bardzo byśmy się z nimi nie zgadzali, czy jak bardzo byśmy danego polityka nie lubili. Ponieważ wszystkie te systemy ostatecznie są Babilonem. Ale nie chodzi też teraz o to, żebyśmy poszli w drugą skrajność i uznali, że no, skoro cała polityka to wszystko to jest Babilon, no to ja od dzisiaj czuję się nie Polakiem, nie Europejczykiem i będę teraz podważał i zwalczał te systemy polityczne albo uciekał przed nimi. Nie tak postępował Daniel i nie tak postępował Jezus. Daniel nie dążył do podważania Babilonu. Przeciwnie, przykładał się do jego dobrobytu. On po prostu rozumiał, kiedy Babilon przekraczał wyznaczone mu przez Boga granice i wtedy mówił nie. Nawet gdy przychodziło mu za to zapłacić bardzo wysoką cenę. I ta postawa Daniela i postawa Jezusa powinny przemawiać do nas o tyle mocniej, że kraje w tamtych czasach, w czasach Jezusa, w czasach Daniela, gdy domagały się od swoich podwładnych obywateli lojalności, to nie chodziło tylko o to, o co chodzi dzisiaj państwom. Że masz mieć dowód osobisty, że raz na jakiś czas masz stawić się w urzędzie, że masz zgłosić, ile pieniędzy zarabiasz i odprowadzić podatek, albo że masz się zatrzymać, kiedy policjant zatrzymuje cię na drodze. To są naprawdę małe rzeczy. Tamte kraje były jeszcze bardziej bałwochwalcze niż dzisiaj. Jeszcze bardziej wymagały od swoich poddanych bałwochwalczego posłuszeństwa. Cezar uważany był za Boga i obywatele byli zobowiązani oddawać mu boską cześć. I podważanie boskości władcy to nie była jedynie kwestia sporu religijnego, że mamy jakieś inne poglądy. To było uderzenie w państwowość. To dlatego chrześcijanie z reguły nie byli zmuszani, żeby oddawać cześć Zeusowi czy Atenie, ale Cezarowi już tak. Nie oddanie mu czci nie oznaczało jedynie bycia heretykiem. Oznaczało zdradę ojczyzny. Jaki z tego wniosek? No taki, że jeśli Bóg wymagał od swoich dzieci w tamtych czasach posłuszeństwa względem tak bardzo zepsutych systemów politycznych starożytności, oczywiście posłuszeństwa do pewnej granicy, to o ile bardziej będzie wymagał od nas posłuszeństwa naszym systemom politycznym. Więc niezależnie od tego, co myślimy o naszym rządzie, co myślimy o naszych politykach, jesteśmy im winni posłuszeństwo. Tak jak Paweł pisze w Rzymian w 13 rozdziale od 5 wersetu, należy więc poddać się władzy nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego też powodu płaćcie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, nawet pomimo tego, że jest to królestwo Babilonu, pełnią ten urząd z woli Boga. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. A komu cześć? Cześć. I musimy widzieć te dwie strony, że współczesne kraje są zarówno mniej bałwochwalcze od tych starożytnych. Nikt nie każe nam pod karą śmierci modlić się do naszego prezydenta, ale również musimy pamiętać, że wszystkie współczesne kraje, nawet te niemal biblijne, nawet te niemal chrześcijańskie, że one też są Babilonem, ponieważ także wymagają od nas podporządkowania się im zamiast Bogu, tyle że na nowe, często nieznane w starożytności sposoby. I temu Babilonowi, współczesnemu Babilonowi, Bóg nakazuje nam być posłusznymi. I jako chrześcijanie jesteśmy powołani, żeby będąc przeciwko złu tego świata, jednocześnie być po stronie Babilonu.
do momentu, kiedy nie przekracza on pewnej granicy. Ale formalny Babilon, państwa i rządy to nie wszystko, ponieważ one nie istnieją same w sobie. One nie istnieją bezosobowo, one składają się z ludzi. I to oznacza, że musimy żyć tak, żeby ludzie będący w tych systemach widzieli zarówno naszą uległość względem Babilonu, jak i nasz sprzeciw przeciwko jego bałwochwalstwu i nadużyciom. Ale żeby nie widzieli naszego sprzeciwu jako ucieczkę albo jako rebelię i bunt, lecz jako uległość połączoną ze sprzeciwem. Żeby moja uległość i mój sprzeciw wyrażały taką postawę, że słuchajcie, ja nie jestem przeciwko Babilonowi, a tym bardziej nie jestem przeciwko wam. Jestem przeciwko złu i temu, kiedy Babilon przekracza swoje prawa i granice, które wyznaczył mu Bóg. Ale mało tego, że nie jestem przeciwko wam. Ja jestem po waszej stronie. I królestwo, które reprezentuję, ono jest tutaj dla was. Nawet jeśli tego nie rozumiecie. I jeśli będziesz tak postępował, to ludzie będą podejrzliwi względem twojej postawy. Będą wątpić w to, czy faktycznie jesteś po ich stronie, skoro nie jesteś jednym z Babilonem. Często będą cię chcieli wypchnąć ze swojego otoczenia, będą chcieli cię wypchnąć ze swojej społeczności, ze swojego społeczeństwa. I Piotr mówi nam o tym w pierwszym liście, 2:11, przeczytam. Umiłowani, proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie nienaganne, żeby nawet gdy będą was oczerniać jako złoczyńców, gdy będą wam zarzucać, że skoro nie jesteście jednym z Babilonem, to w takim razie nie jesteście po ich stronie i nie mogą wam ufać, to żeby ci ludzie, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia. Żeby pomimo tych podejrzeń i oskarżeń, obserwując nasze życie, potrafili dostrzec, że mylili się co do nas. Żeby zobaczyli, że chociaż nie jesteśmy jednym z Babilonem, to faktycznie jesteśmy po ich stronie i królestwo, które im przynosimy, ono też jest po ich stronie. Jest taki film oparty o historię, która wydarzyła się naprawdę i który jest doskonałym obrazem tego wersetu w praktyce. Nie wiem, ile osób oglądało Przełęcz Ocalonych. Niedużo, to już opowiadam. To jest film reżyserii Mela Gibsona, tego samego, który nakręcił Pasję, więc wyobrażamy sobie, że nie unikniemy widoku krwi. Film jest dość drastyczny, przepraszam. I ten film opowiada historię chłopaka, który w czasie II wojny światowej wstępuje do amerykańskiego wojska. Ale ten chłopak ma pewną cechę. Jest gorliwie wierzącym adwentystą. Co więcej, w wyniku przemocy, której doświadczył w dzieciństwie i w wyniku pewnego wydarzenia w jego życiu, ma takie postanowienie, że nigdy nie będzie nosił broni. I daję ten przykład z filmu, bo możemy sobie zadać pytanie, no dobra, mogę być posłuszny policjantowi, mogę zapłacić podatki, ale co gdy Babilon zaciągnie mnie do wojska i każe strzelać do innych ludzi? Co wtedy? I ta historia w Przełęczy Ocalonych to jest taka współczesna historia Daniela, bo ten chłopak, dbając o swój kraj, postanawia wstąpić do wojska, jednocześnie nie zamierzając nosić broni i postanawia służyć Babilonowi jako medyk. No i oczywiście armia wymaga, by każdy, nawet medyk, no jako żołnierz, był uzbrojony. Ale Desmond, bo tak ma na imię główny bohater, odmawia. I za odmowę, jak to w wojsku, za odmowę wykonania rozkazu, zostaje postawiony przed sąd wojskowy i o mały włos nie trafia na wieloletni wyrok w więzieniu. Co więcej, żołnierze z jego oddziału dosłownie go nienawidzą i zniechęcają go poprzez znęcanie się nad nim na różne sposoby, zniechęcają go do brania udziału w wojnie. Chcą go zmusić do rezygnacji z bycia w wojsku, żeby usunąć go ze swojego otoczenia. No i jest tak dlatego, ponieważ nie wierzą mu, że on jest po ich stronie i że będą mu mogli zaufać na polu walki. No, nic dziwnego, skoro nie chce nosić broni. Ale Desmond za wszelką cenę nie odsuwa się od nich i nie rezygnuje z udziału w wojnie. Chce troszczyć się o pomyślność Babilonu, nawet kiedy Babilon próbuje go odsunąć. Jeśli ktoś nie oglądał filmu, to bardzo przepraszam, że zdradzam zakończenie, ale w końcu Desmond trafia na front i tam podczas walki w niesamowity sposób ratuje niewyobrażalne ilości osób, ryzykując swoim własnym życiem. I po tym wszystkim, ci wszyscy żołnierze, którzy go nienawidzili i którzy się nad nim znęcali, widząc to, co Desmond robi, tak jak Piotr, widząc jego dobre uczynki, dochodzą do wniosku, że on rzeczywiście jest po naszej stronie.
I na końcu ci żołnierze widzimy, jak oddają Bogu chwałę, widząc postawę Desmonda, widząc, że królestwo, które reprezentuje, które chociaż nie jest Babilonem, które ma pewne wymogi, to faktycznie to królestwo, które on przynosi, Królestwo Boże, jest po ich stronie i wysławiają za to Boga. To jest dokładnie to, czego uczy nas Biblia. To jest dokładnie połączenie biblijnej uległości i sprzeciwu, którego wymaga od nas Bóg, jako naszego świadectwa, które mamy składać przed zniewalającym nas Babilonem. I takie postępowanie siłą rzeczy będzie nas wiele kosztować. I tak jak Daniela czy Jezusa, może nas to kosztować bardzo wysoką cenę. I nie zawsze musi to być śmierć w wyniku prześladowań, co w Polsce jest stosunkowo mało prawdopodobne. Częściej będzie to śmierć naszej pozycji społecznej, naszej pozycji w szkole, w pracy. Może to być śmierć naszego statusu w oczach innych ludzi, utrata uznania z ich strony, których dotychczas się cieszyliśmy. I musimy być na to gotowi, bo taki jest koszt bycia ludem Bożym. Ale jednocześnie nie jesteśmy powołani, żeby aktywnie szukać tej śmierci, tego odrzucenia, tego oddzielenia od innych. Przynależność do ludu Bożego nie może stać się usprawiedliwieniem dla odcinania się od Babilonu i ucieczki od świata. Bo to właśnie chce zrobić z nami Babilon i na to nie możemy mu pozwolić. I oddzielać się od Babilonu, żeby to zrobić, wystarczy nam Ewangelia. To, co ma odróżnić nas od innych, to Ewangelia i te wszystkie rzeczy, które z niej wynikają. Naprawdę, nie musimy do tego dodawać nic już więcej. Czytamy w Biblii, że miasto zbudowane na górze nie może się ukryć i wszyscy ludzie w końcu je dostrzegą. Jeśli prawdziwie będziesz żył Ewangelią i będzie ją widać w twoim życiu, to obiecuję ci, że nie ujdzie to uwagi ludzi wokół ciebie. I nie będziesz potrzebował na siłę wymyślać kolejnych sposobów, jakby tu wyróżnić się jeszcze bardziej z Babilonu. Mówię o tym, bo czasami jako chrześcijanie mamy taką tendencję, żeby jeszcze na kolejny sposób być inni od ludzi. Ewangelia nam wystarczy. I nie mamy dążyć do ucieczki i separacji od świata. Mamy starać się być tak blisko ludzi, jak tylko możemy. Tak jak czytamy w liście do Rzymian, jeśli to możliwe, na ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. I te słowa, na ile to możliwe, mówią nam o tym, że czasem nie będzie to możliwe. I będziemy musieli powiedzieć Babilonowi i ludziom nie. I musimy wiedzieć, jak to zrobić. Żeby tak jak w przypadku Daniela i tak jak w przypadku Jezusa, nasze nie zostało odebrane jako odcięcie się od Babilonu, nie było sygnałem dla ludzi wokół nas, że jesteśmy przeciwko nim, ale było wyraźnym znakiem, że słuchaj, nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli mi teraz nie wierzysz, to nie jestem przeciwko tobie, bo jestem tu dla ciebie. Ale jestem przeciwko temu, że przekraczasz właśnie granicę i pomimo tego, że jestem częścią tej społeczności, tej grupy, czy to w szkole, w pracy, tego państwa, to tej jednej granicy nie przekroczę, bo trzeba mi słuchać bardziej Boga niż ludzi. I musimy być gotowi ponieść tego koszt. I to może być bardzo, bardzo wysoki koszt. Ostatecznie jednak Bóg obiecuje, że tak jak wywyższył Daniela, jak wywyższył Daniela, Jezusa, tak samo wywyższy swoich wygnańców i wyrwie ich z dołu, w którym znaleźli się otoczeni przez bestię Babilonu. Jednak do tego czasu, dopóki to się nie stanie, mamy być mu wierni. I ta wierność ma wyrażać się nie tylko poprzez nieuleganie bałwochwalczym zapędom Babilonu, ale również, co jest dla nas trudniejsze, poprzez zaniechanie buntu i niewycofywanie się ze świata. Musimy umieć uniknąć skrajności i zachować ten balans, tą drogę środka, tą trzecią drogę podaną nam przez Jeremiasza. A tak trudno nam to przychodzi. Nic dziwnego, bo to wymagające. I zamiast tego, zamiast wpadać w te skrajności, mamy w tym Babilonie, jak napisał Jeremiasz, budować domy, sadzić ogrody, zakładać rodziny. Mamy stać się częścią tego społeczeństwa. Mamy troszczyć się o dobrobyt Babilonu i modlić się o niego do Boga, bo jak czytaliśmy, od jego pomyślności zależy nasza pomyślność. Amen.